No i dzień dobry w kolejnym tygodniu i pięknym dniu w transporcie. Jest poniedziałek, godzina 10.30, jadę w kierunku Szczecina. Na szóstą byłem na załadunku. No, czasem ogólnie kiepski, w ogóle teraz się wypogadza, ale rano był przymrozek. Bardzo nieprzyjemny, chłodny poranek. No i w piątek, tak jak ostatnio się włączałem i tam urwało oczywiście odcinek, jak to zwykle, no bo naprawdę mi z tym nagrywaniem, no to kiepsko bardzo idzie. No to nie zjechałem na mainie. Znaczy się, jak na mainie była kolejka i odpuściłem, bo no już musiałem wcześniej, tak jak, nie wiem czy wspominałem czy nie, ale miałem parę spraw do załatwienia w ten piątek, więc odpuściłem mainie niestety. Także no, samochód wygląda po prostu tragicznie, jest w stanie opłakanym, nie dość, że jest stary i niezbyt urodziwy, to jeszcze teraz obrzydliwie brudny, więc tak no... Niezbyt mam samopoczucie, jadąc z nim w trasę, no ale coś zrobisz, jak nic nie zrobisz. Zresztą wszystkie samochody są zarąbiście brudne. Do tego jeszcze jak się ładowałem na cegielni w piątek, no to mam nawnoszone na dywaniku cały czas, bo to nie było czasu, żeby butów ściągać piach. Także nie wiem, jak będę czekał na rozładunek, to muszę się wziąć za sprzątanie auta, bo naprawdę taki ogólny rozgardiarz i ach. No nie chce się pracować. No i od samego rana w poniedziałek już oczywiście przygody. Iveco cofnęło się na bazę, bo się okazało, że ma wyciek z baku paliwa. I najlepsze, że w pierwszej chwili myślałem, że po prostu gdzieś kierowca uderzył tym bakiem. Bo w ogóle coś się stało, że nagle z prawie tam pełnego baku pokazało rezerwę, więc już mi prawie o rano tankował i pojechał na załadunek. I aż mi normalnie serce stanęło, myślałem, że po drodze przez ten kawałek wyleciało paliwo, no ale na szczęście się okazało, że coś tam czujnik zwariował i zaraz paliwo wróciło do prawidłowego poziomu. A problem jest, że jak mi wysłał kierowca zdjęcie, to dopiero się kapnąłem, o co chodzi. To najlepsze, że jakiś czas temu widziałem na forum, że ktoś miał podobny problem, że się sączyło paliwo w stralisie między, no tutaj z tej strony baku, gdzie jest zbiornik od AdBlue. Jak się ktoś tam pisał, że to się zdarza często w tych samochodach i że się przeciera się po prostu, trzesie bak o odbiornik od AdBlue i taka kuriozalna sytuacja, że nie plastik, tylko aluminium robi się tak cieniutkie w tym miejscu, że po prostu takie mikrodziurki i zaczyna się paliwo sączyć. No i przeczytałem to na forum, zbulwersowałem się, pomyślałem, no to musimy w tym naszym na to zwrócić uwagę i cofnąć ten bak w kierunku tylnej osi. No i na tym się skończyło oczywiście. Zapomniałem. No i dzisiaj rano, o 6 rano w poniedziałek sobie przypomniałem, jak to tak zwykle bywa w takich sytuacjach. Kierowca się cofnął na bazę, akurat był tata też, się zjechali, w sensie tata rozładował, podjechał na bazę z powrotem, zobaczyć co jest grane, żeby wiecie, zobaczyć czy... No i stwierdziliśmy, że po prostu dziurka jest na troszeczkę powyżej, może nie dziurka, tylko ten wyciek w tym miejscu, gdzie jest troszeczkę powyżej linii paliwa. No i już przestało ciec, wiadomo, to paliwo wypali, obrobi trasę, czwartek już jest tak czy siak ma wolny, więc po prostu, no tam nie będziemy, no tak to tylko tyle o ile, nie, to co bak jest tak potężny, więc tyle o ile po prostu, no bo on tam gdzie nie jedzie za granicę czy coś, tylko blisko, więc tyle o ile po prostu do tego czwartku, żeby dojechać i... No i naprawiamy w czwartek bak. No i pewnie w Wigilię jeszcze od rana będziemy dokończyć. Nie wiem, czy ja, czy tata, zależy, kto będzie mógł się tym zająć. Czy po prostu zostawimy do mechanika i poprosimy, żeby się on tym zajął. No nie wiem, zobaczymy. No, czy będziemy to jakoś kleić, czy będziemy jakoś tam spawać aluminium, czy co będziemy robić. No ale raczej mam nadzieję i nie chciałbym, broń Boże, nie wchodzi, mam nadzieję, wymiana baku w grę, no bo to już sobie nie wyobrażam, że takie koszty, zwłaszcza, że pojawiły się problemy z hamulcami w manie, mimo że tam to było zrobione pod kątem mechanicznym, to jest jakaś usterka elektryczna, za jakiś czas giną stopy. Prawdopodobnie tak się teraz dowiadujemy, bo nie wiadomo, bo z panem właścicielem kontaktu nie ma, to jest no super gość, po prostu szacunek dla niego w 100%. Jak może być tego typu, wiesz, od razu najgorsze podejrzenia, bo jeżeli gość odbiera telefonu, nie odzwania, znaczy ja już do niego potem nie dzwoniłem, raz czy dwa razy zadzwoniłem po zakupie, bo tam była kwestia jeszcze dokumentów. Nie oddzwonił, no ale tak jak mówiłem, już zresztą nie raz, że dla mnie no to nie oddzwanianie, jak prowadząc firmę, jakiekolwiek interesy i nie oddzwanianie, no to jest poniżej wszelkiej krytyki. Oczywiście ja też nie oddzwaniam, nie wiem, wszystkie numery, kurczę, jakieś reklamówki, jakieś, nie wiem,
fotowoltaikę czy inne pierdoły, no to nie odzwaniam, no ale jak są numery osób, których znam, z którymi współpracuję, no to wiadomo, że od razu odzwaniam, jak tylko to jest możliwe. Nawet wręcz żona mnie wyzywa często, że odbieram w takich momentach, gdzie nie powinienem odebrać i nie powinienem odebrać, czy chwilkę poczekać, ale no generalnie to są w sensie, na przykład, nie wiem, jesteśmy przy kasie w supermarkecie albo, nie wiem, u lekarza w poczekalni, ja odbieram telefon, bo, no bo to jest ważne, po prostu praca jest bardzo ważna i jak jest telefon, trzeba odebrać i sprawę załatwić. A jeżeli nie można, no to jak najszybciej oddzwonić, no. Tu w każdym razie tego nie ma, więc mam najgorsze podejrzenia, boję się, że coś jeszcze ten, już nie chcę się wyrazić, ale jak ukrył w tym samochodzie, co się boi, że ja dzwonię z pretensjami. W każdym razie prawdopodobnie przez to, że samochód był odpalany na starterem, coś, czy zobacz, wróć, to są dwie opcje w sumie, tak się dowiedzieliśmy, że przez ten starter albo kaseta się zepsuła, coś w komputerze, albo dlatego te stopy giną co jakiś czas, albo właśnie w zaworze, tutaj tym, którym jest tutaj pod maską, tam jest, bo nie ma takiego typowego czujnika, jak się okazało, mimo że kupiliśmy taki czujnik, który miał rzekomo pasować, ale to ten czujnik jest w ramie i to się okazało, że do hamulca ręcznego, no tam człowiek się uczy cały czas, no to tutaj w tym TGA, bo to jest i ten, i tamten, to jest taki już ostatni TGA, praktycznie już nie dotyczy bebechów, ma takie jak TGX, że to jest w tym pierdolniku, który jest tutaj pod maską odpowiedzialnym za hamowanie, tam jest właśnie coś, co odpowiada za stopy, więc już to zamówiliśmy, bo to nowe, to jest pieruńsko drogie, zamówiliśmy używane, regenerowane. Myślę, że mam nadzieję, że jutro przyjdzie, jak nie to w środę, no i też to będziemy montować. Także no, z jednej strony się cieszę, że święta tak fajnie przypadają, bo tak naprawdę tylko jeden dzień pracujący się traci. Wiadomo, że jak ktoś pracuje u kogoś, no to jest niezadowolony z tego powodu. Ja znowu się trochę cieszę, ale też nie cieszę, to później powiem dlaczego. Ale no też nie cieszę się też z tego względu, że cieszę się, że bo nie będzie teoretycznie strat, będziemy jeździć, pracować, ale nie cieszę się przez to, że troszkę tego czasu było zawsze między świętami na jakieś naprawy, jakieś obsługi i tak dalej. Ja teraz nie chciałbym za bardzo samochód odstawiać, no ale pewnie tak czy siak jakieś tam się wolne urlopy trafią, to będziemy myśleć, no dobra jest. No ale to tymczasem, dobra, no będę się włączał później, zaczynamy tydzień przedświąteczny, tak, z jednej strony lubię ten czas bardzo, uwielbiam czas przedświąteczny ogólnie w życiu, w pracy też, bo jakoś tak się fajnie lekko pracuje z tą wizją, że czekają nas miłe dni spędzone z rodziną, ale zawsze coś musi się dziać, nie, zwłaszcza w naszej branży, zawsze musi się coś dziać, co ostatnią chwilę, co powoduje, że potem siedzisz przy stole, już nawet nie mówię, że wigilijnym, ale ogólnie przed jakimiś właśnie wyjazdami, jakimiś imprezami rodzinnymi, coś zawsze się wydarzy, że potem siedzisz przy stole i kminisz, jak rozwiązać kolejny problem, który się pojawił, nie wiem, godzinę temu, więc miejmy nadzieję, że nie będzie, miejmy nadzieję, że to będzie taki nudny odcinek przedświąteczny, z tygodnia przedświątecznego, a jeżeli coś się wydarzy, no to przynajmniej będzie od razu na bieżąco pokazywane. Patrzcie, co się dzieje na wylocie z Pyrzyc. Ja stałem długo w takim korku. Całe Pyrzyce zakorkowane, bo postanowili w poniedziałek przed świętami w godzinach szczytu o godzinie 12 łatać dziury. Czyli po prostu z jedną dziurę zalać inną dziurą i na tą dziurę przyklepać jeszcze jedną dziurę i tym samym już są nie dwie dziury, tylko cztery dziury i zajmie duży korek. Coś niesamowitego. Piękny korek, uwagi. Piękny. Widać niemieckie korzenie, widać tutaj zachodniopomorskie te sprawy. Ja pierniczę, nie? Brak słów. Brak słów. Trzeba na powrocie przyjrzeć się, czy to samo będzie, jak tego to eską lecić. Teraz też żałuję, sobie w kolano strzeliłem, że nie pojechałem eską. Mogę w Renicach wskoczyć, no. To są te właśnie dziadowskie oszczędności. To jest właśnie to. Ja cię kręcę. Nie wiem, z 3 km. Tyle mam oczywiście. Także tak. Można powiedzieć, że gorzej niż źle. Kolejek jak na granicy. Rozładowałem. Przyjechałem na załadunek powrotny tam do Poznania, czy w okolicy Poznania, konkretnie do Opalenicy.
z miejscowości koło Nowego Tomyśla, niedaleko Poznania, ale też jakoś tam to nie jest taki ścisły Poznań, powiedzmy, czy tam nawet przedmieścia Poznania, dla kogoś, kto się nie orientuje. I jestem 17 w kolejce do bramy, do załadunku, nie wiem co dalej. No, troszkę się kolejka posunęła, ale nie ma co siedzieć na czatach. Jak kolejka podjeżdża, to siadam za kółkiem, a tak to chociaż trochę człowiek się wyciągnie. No niestety. Znaczy, właściwie powiem tak, na to, że stoję tutaj 40 minut, to mocno się ta kolejka posunęła. No ale no wiadomo, że już tak na 100%, myślę, że tak 3 do 4 godzin można liczyć na to, że tutaj spędza ten załadunku. Także no kiepsko. W końcu udało się załadować, ale nigdzie dalej nie jadę. Przepraszam, bo już nie mam czasu. Tylko, że tutaj nie staje. Tu się takie pobocze szerokie. Dziura taka, po prostu zapadnięty rów. I na załadunek to tu można czekać, jak auto puste, ale jak załadowane 24 tony, to ja dziękuję, tam nie wierzę w to. No ale oczywiście już, nie wiem, 4, 5 czy 6, nawet chyba nie, może nawet więcej samochodów stało na poboczu, cały taki rządek. Nie liczyłem, bo skupiałem się na tym, żeby przejechać obok nich i nie wpaść prawymi kołami tu znowu po prawej stronie. Bo nieciekawy dojazd do firmy, no nieciekawy. Ale jadę tu niedaleko na strefę i na tej strefie zacumuję do rana i nad ranem ruszam dalej. Co jest niedobre, to, że zaczął pruszyć śnieg. A spodziewamy się jakiegoś ataku zimy. Chłopaki donoszą tam, że w okolicy Gdyni już śnieg sypie w najlepsze. No to się coś czuję, że rano jak się obudzę, to będzie biało. Ale dobre obciążenie na ciągnącej, to będzie można jechać. No i skończyłem, ale słabo widać to światło w tym obiektywie. Czy taki brudny, czy... Dobra, się nie chcę czyścić, no. Może nawet lepiej. Jest, że ten samochód jest brudny, to się w głowie nie myśli. Skoczyłem wczoraj na strefie już po obchodzie. Szybka kolacja, spać. Szybka dziewiątka i dali ogień rano. No i mamy przeskok bardzo duży, bo aż dwudniowy, bo jest już środa. Ostatnio się chyba włączałem, jeżeli dobrze pamiętam, wczoraj nad ranem, we wtorek, przed rozładunkiem. No rozładowałem planowo i potem już więcej nic nie robiłem, tylko pojechałem samochód opłukać, umyć. Bo to nie na zwykłej myjni, tylko tak po prostu go opłukać chociaż troszkę. Oczywiście nie przyniosło takich super rezultatów, bo 3/4 błota z samochodu znalazło się na mnie. Także no, trochę żałuję. No, sorry, mam połączenie. Dobra, jestem. No, mówię, że żałuję troszkę w tym sensie, że czasu tylko zmarnowałem na to mycie. No wiadomo, lepiej wygląda, no ale to naczepa, no to nie za bardzo schodzi z plandeki takim opłukiwaniem, ciągnik jedynie, no ale to też wiadomo jak to jest. Idealnie to nie wygląda. Ale zawsze lepiej niż taki czarny. W każdym razie potem skończyłem robotę, bo już wczoraj miałem takie sprawy organizacyjne do pozałatwiania, więc już nie... No już nie... No nie jechałem w trasę po prostu na zewnętrznym świecie. Sprawy organizacyjne, takie jakieś tam różne zaległe i między innymi też właśnie byłem na przesłuchaniu na policji w sprawie tego wypadku w Pile. Powiedziałem jeszcze raz to, co wiedziałem i na razie tyle. Mój udział się w tej sprawie zakończył, znaczy na ten moment przynajmniej tyle, co wiem. A jeśli chodzi o tego pijanego kierowcę, no to na razie cisza, nic się nie odzywają. Zobaczymy. No a dzisiaj jest, teraz mamy środę, 9:20, jadę do Szczecina. Jestem załadowany, mam już ładunek powrotny też i zobaczymy, czy uda się dzisiaj zjechać, czy dopiero jutro. No nie ma nerwów, nie ma pośpiechu, jak się nie uda, to się nie uda. Byleby tylko jak najbliżej podjechać Poznania. Wiadomo, że rozładunek koło Poznania, żeby jutro zrobić zrzutkę, króciaka i jutro być w domu. To tak, taki jest plan. I mamy jutro już czwartek i piątek. Raczej nigdzie nie jedziemy, tylko jest kwestia pogarnienia samochodów, dokumenty. No i nie wiadomo, szykują się też naprawy, tylko nie wiem, czy to na jedną z tych napraw, że będziemy robić sami, czy będzie robił to mechanik dzisiaj bądź jutro, zależy, czy przyjdzie zamówiona część. Także tak sytuacja na ten moment wygląda. Jadę dalej, na razie w porządku.
Miejmy nadzieję, że tak do końca dnia pozostanie. No i koniec dnia. Oczywiście się nie włączałem, no ale też nic szczególnego się nie działo totalnie. Teraz się wydarzyło. No, to chyba źle świadczy. Bo widzę, że tutaj gościu stoi obok mnie lawetą, znaczy ja koło niego stanąłem. Kurde. Dobra, nadzieję, że zostaje, bo to jest tak nie w 5 i w 9, jak u niego stanąłem. A to jest takie miejsce, że kurczę, dwa auta nie wejdą, a ja na jedne mam luz. A się boję, że... Znaczy jakby teraz wyjechał, to musiałem przestawić, żeby tak nie stać jak dupa wołowa. A już tacho zamknąłem, ale dobra, mniejsze z tym, wiadomo, że to można zerwać. Dobra, już kurczę, gaszę, nie chcę mi się dzisiaj, Jezu. No, nie wiem, co to mówiłem. Aha, no idę zapłacić, idę się dowiedzieć, ile tutaj parking kosztuje. Chciałem powiedzieć, że źle wróży, że myślałem, że odjeżdża, ale chyba nie odjeżdża, tylko światło zapalił. Ogólnie jestem niezadowolony, bo miałem dojechać do celu pod firmę. Już tam tata też był kilka razy na rozładunku pod bramę. Chciałem w bramie stanąć na noc, kolejkę sobie zaklepać, a tutaj dupa, nie starczyło mi czasu. I stoję na Circle K'ów, przepraszam, w Nowym Tomyślu. Ale jestem styrany, cię naprawdę. Nie wiem, powiem tak, jak już stara babcia, powiem, że chyba ciśnienie, chyba dzisiaj takie ciężkie, niewłaściwe jakieś, ale po prostu już nie mogę jechać normalnie. Idę zapytać, ile to kosztuje i ta przyjemność, jakiś prysznic. Kupię sobie coś słodkiego na rano. Kurde, jedzie ten gość. Ja pierniczę. No szlak by trafił. Dobra, idę się dowiedzieć, co jest grane, zaraz się włączę. Niepokoję się trochę o cenę tego parkingu z tego względu, że obok jest BP, przez który przejechałem i jest totalnie zapchane, totalnie. Ciężko było przez nie przejechać. Jest tam 20 po 20 mniej więcej. A tu jeszcze są wolne miejsca, więc... Nauczony ostatnim doświadczeniem, o którym zaraz opowiem, trochę się boję o cenę. No i dobra, obawy nieuzasadnione. 20 zł za parking, co prawda nic w tym, bo na przykład w Renicach, na Circle K'u, dwie dychy, ale 14 w... 14? Tak, 14 w sklepie do wykorzystania, więc uczciwie, tu dwie dychy, nic nie ma. Prysznic, nic w tej cenie. Ale to i tak nic w porównaniu ze stacją, bo miałem ostatnio przyjemność, być nieprzyjemność, w sumie blisko bardzo domu, można powiedzieć, w Grodzisku Wielkopolskim stać na stacji. Stanąłem, zabrakło czasu, była bardzo późna godzina i tak dalej do roboty trzeba było jechać, nie opłacało się zupełnie nawet przeginać. I zapłaciłem za parking 50 zł. 50 zł za parking, w którym nic nie było, więc to jest naprawdę już... W sensie nie było ani można do sklepie wykorzystać, ani prysznica, nic. To po prostu złodziejstwo w biały dzień. Złodziejstwo w biały dzień. Powiem wam, że kurczę, no ten cały mój manik tak kiepsko się prezentuje na tym parkingu. Tak się jedzie, to się jedzie fajnie, wygodnie, tak czego o tym nie myśli. Jak tak, zwłaszcza jak się zjeżdża do domu na lokalu, no to tak nie ma takich myśli. Ciężarówka, ciężarówka. Ale jak tak właśnie na parkingu stanę na pauzę na noc i tak stoję w rzędzie i widzę te wszystkie fury, tak kurczę, trochę za serce ściska, że może by warto było, ale nie, nie, plany mam inne, ale to o tym kiedy indziej. Manik jaki jest, każdy widzi, ważne, że roboty robi. Teraz no, tymczasowo, nie wiem czy tymczasowo, czy jak, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Lokale zamieniły się w trasa plus średniak, w sensie robię kółko na Szczecin, wracam, gdzieś to słyszę, o, dobra, wracam, potem następnego dnia robię takiego średniaka, no nie króciaka, tylko takiego średniaka, raczej trasę powiedzmy, wracam pusto i do domu i tak się stado zmieniam cały czas. Czy tak? Kurczę, ten Mercedes na wysokie obroty chodzi. Aha, tu osobówka stoi, dobra. Dobra, no nic. Idę spać. Zasłaniam zasłony i idę spać. Jutro się będę włączał, oby kurczę nigdy nie wydygał na tym rozładunku.
No niestety. No i co? No idę. Już nie wiadomo, czy można na tym YouTubie przeklinać, czy nie można. Dobrze żarło i zdechło. Zajechałem i na rozładunek i cała radość polega na tym, że jestem pierwszy do rozładunku jako duży dostawca, powiedzmy, ale zła wiadomość jest taka, że w sensie duże auto, że będą ładować HDS-iki najpierw. 7:30. No normalnie to tam się jakoś specjalnie stresował, no trudno, ale jutro Wigilia. Dzisiaj mi zależy bardzo, żeby wcześniej zjechać do domu, bo ja mam jeszcze tego średniaka do zrobienia, w sensie jak się rozładuję, jadę się załadować, jadę na rozładunek, potem dopiero do domu. Chciałbym tak być mniej więcej 18-19 w domu, no ale to jednak, żeby na tą godzinę być. No i powiedzmy, te 12 godzin się wyrobić, no to jest co robić, bo muszę tu jeszcze rozładować na dwie strony, potem muszę załadować kolegę na załadunek, potem przejechać jakieś tam 3 godzinki na rozładunek. No i tam muszą mnie rozładować, a tam różnie może być, no i 2 godziny na bazę potem, więc no plan napięty. Niestety, no myślałem, że miałem nadzieję, w ogóle, no tak jak wczoraj już mówiłem, że chciałem tu podjechać pod bramę, żeby się zablokować, żeby zablokować wjazd, w sensie, no żeby być pierwszym, no najwyższym w świecie. Od razu na plac, dwie strony, pach, pach, już potem rozładunek szybko idzie, dłużej idzie, składanie naczepy i sprzątanie naczepy, bo to wiadomo, się sypie ta cegła, ale no niestety... No, dupa. I jakoś się nie kwapią szczególnie, nie? To od 7 czynna, hurtownia, 7:30. Nic tu się nie dzieje totalnie. Kurde, mol. Stoję tak w bramie, powiedzmy na wjeździe, też to mnie dobrze, że to fajnie, że to mnie tak ustawili, że nie muszę na drodze stać, ale nie, też gasić auto czy nie, bo... No nic, co zrobisz, jak nic nie zrobisz, trzeba czekać. No i jak zwykle, tak nagrywałem, że nic nie nagrałem. Jestem już na placu po robocie. Czekamy jeszcze tylko na tatę. Śnieżyca, warunki drogowe fatalne. Tata ledwo jedzie. 60 na godzinę, białe drogi. Ja tu jeszcze teraz Iveco przestawiam na placu, bo trochę będziemy mieć zmiany. Będziemy teraz inaczej stawiać samochody, żeby więcej weszło. Tam już chłopacy stoją po robocie. Ja tu Iveco wstawiłem pod naczepę, żeby jako sam koń nie zajmowało miejsca. Pustą naczepę mam tutaj. Tata jak przyjedzie, to stanie tam wzdłuż. Normalnie. Iveco teraz wyłączę, żeby trochę sobie pochodziło. Co ja tu miałem zrobić? Aha, na pauzę wcisnąć? Nie. Na aucie jest, jak przestawię. Dobra, niech będzie na aucie cały czas. Na bank będzie jutro jakieś przestawianie. No, także... Niestety warunki mamy... kiepskie. Jutro Wigilia. Jak już mówiłem, żeby tylko tata szczęśliwie wrócił. I mamy święta. Krótkie, bo krótkie, ale zawsze. Miałem się włączyć, opowiadać, ale to jeszcze teraz trochę pogadam, jak wsiądę do osobówki. O, nie. Myślałem, że zapomniałem wyłączyć światło. Wyłączyłem, dobra. To już się grzeje. Fokus. No, mamy białe święta. Ale skurczę zimno. No, przyjadę, zamknąłem ten samochód. Znaczy, no niby tam jest, nie wiem, minus jeden może. A maski jedną kutałem od Iveco. Niby jest minus jeden, ale... Temperatura odczuwalna jest dużo niższa, bo jest wiatr. Jutro przyjadę jeszcze niestety na plac, no bo to jest tak mało tych świąt, że niestety trzeba przyjechać, przejrzeć samochody, tak jak normalny weekend, po prostu dokumenty pozabierać. No i żeby tylko tata szczęśliwie przyjechał do domu, Pan Bóg da. Bramę zamykam, tata sobie otworzy. No naprawdę białe święta.
a jeszcze niedawno było prognozowane, przynajmniej gdzieś tam czytałem, czy słyszałem, że święta mają być deszczowe. Tak jak to chyba było mówione, jak były te ostatnie śniegi, to zapowiadali, że teraz są śniegi i mrozy, a potem będzie odwilż i święta będą deszczowe i na plusie, a jest na odwrót. Fajnie. Tylko nie fajnie, że oczywiście pojawiło się parę problemów przy samochodach. Planowaliśmy to robić, ale nie będziemy tego robić, zważając na pogodę. We wtorek jedna auto trafi do warsztatu na obsługę plus na wyeliminowanie problemu z światami stop, które raz są, a raz ich nie ma. Nie wiadomo, że tak nie można jeździć. Części już przyszły, więc we wtorek będzie robione. No niestety koszty. Nie ma czegoś takiego, że tak mi się przynajmniej wydaje, że wszystko jest... Nie będzie takiego momentu, że wszystko będzie porobione i wszystko... nie wiem, jak to powiedzieć. Że nie będzie żadnego... Nie będzie nic do zrobienia przy samochodach. Bo po prostu cały czas coś jest. I to są pierdoły często. To są naprawdę pierdoły. Ale nie będzie takiego momentu, że mogę powiedzieć, że jest wszystko zrobione przy samochodach. Że nie ma opcji, że coś trzeba robić. No pewnie... Nie by tak było, gdybym miał nową flotę, no wszystkie nowe auta, no to tak, no to wtedy nic nie ma do zrobienia, no bo tu powiedzmy jest jakaś tam poważniejsza awaria, która nagle wyskoczy, to trzeba zostawić jakąś tam pierdółkę w stylu wymiana wkładki w zamku. Albo na przykład, nie wiem, trzeba olej wymienić, a coś tam się wydarzy poważniejszego, no to ten olej na później jest. No i to tak w kółko cały czas coś, no. I to wszystko kosztuje oczywiście. Ale mimo wszystko cały czas to nie są takie koszty, które mogłyby zrównoważyć, czy byłyby na pewno nie byłyby większe, lub nawet nie równoważyłyby się z jakimiś ratami leasingu za nowe ciągniki rzędu 10 tysięcy złotych. Na pewno nie. Takie przynajmniej jest moje zdanie. No, ale dobra. Jeśli chodzi o transport i opłacalność transportu, to ja jeszcze się wypowiem, ale trochę czasu. Potrzebuję jeszcze trochę czasu, żeby to wam wszystko opowiedzieć dokładnie. O kurczę. Tutaj to widzę, że już w ogóle nie ma. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale... To jest droga równoległa do Eski. I jak Eska powstała, to ta droga została porzucona. Ale tutaj normalnie to jest pełno śniegu. Tak tyle chyba, co ciężarówka przejedzie, to... Pługu to tu chyba nie było. No. Ale tak nie wiem, czy o tym kiedyś... Pewnie już mówiłem, podejrzewam, że za chwilę powiem to, co za chwilę opowiem, to pewnie opowiadałem w zeszłym roku przed świętami. No ale... Na tym fokusie mam połączenie, nie wiem, czy się jeszcze włączę. Dobra, jutro się pewnie będę jeszcze włączał, bo teraz jak zwykle telefony się urywają. Jutro jakoś zakończę ten odcinek świąteczno-wigilijny. Mówiłem o oponkach w fokusie, że są... Kurde, nie wiem. Chińskie opony kupiłem po transie kilka lat temu. Zimowe. Zużycie... Jest, wydaje się przynajmniej, że praktycznie ma bardzo małe zużycie na bieżniku i tak się na nich fajnie jedzie na śniegu, że wręcz fokusem to jest przyjemność jechać jak jest taka pogoda, bo przynajmniej coś się dzieje i nudno nie jest, a naprawdę bardzo fajnie się na nich jeździ, bardzo fajnie. No ale to tak tylko a to są te marki Triangle, te ciężarowe też są te opony. Mieliśmy jeden komplet, w sumie nieźle się zachowały jak na chińskie opony, no to nieźle się zachowały, jeśli chodzi o ich zużycie. Próbuję sobie przypomnieć, jedna już jak była bardzo mała, bardzo malutki bieżniczek był, już takie było prawie za wyjechane, to bokiem wystrzeliła, no i to potem już cały komplet poszedł na zmianę, ale tak to też spoko, te całe triangle, ale no to mówię, to taki temat poboczny. Z jednej strony, wracając do tematu świąt, z jednej strony się cieszę, tak jak już mówiłem wcześniej, że jest mimo wszystko nie ma tylu tych dni wolnych, tak jak to chyba było 2 lata temu. Myślałem, że policja. Jak to było chyba 2 lata temu, czy... Bo teraz jak mamy Wigilię w piątek, to w zeszłym roku była w czwartek, a 2 lata temu była w środę. No to w środę 2 lata temu to musiało być faktycznie kiepsko, no bo jak tyle dni wolnych, że w sumie jak z tym
już legendarnymi 6 królami, oczywiście tutaj żartuję, wiadomo, to było prawie 3 tygodnie stania, więc to było naprawdę mocne topnięcie, ale znowu odpoczynek. Teraz jest fajnie, bo mało jest tych wolnych dni i można pracować, ale znowu nie ma odpoczynku, bez sensu, wjeżdżałem w ten prawy pas, wiem, ale znowu nie ma odpoczynku. A tak naprawdę ten czas świąt Bożego Narodzenia to tak jak pewnie nie tylko dla mnie, znaczy oczywiście dla każdego, który prowadzi jakikolwiek firmę lub jest jakoś bardzo zaangażowany w pracę, bo nawet nie tylko tam w swojej działalności, ale u kogoś też pracując, będąc zaangażowanym mocno w działalność, jaką się wykonuje, to taki czas, kiedy nie ma telefonów, kiedy wszyscy pracują, wszyscy odpoczywają, kiedy świat staje, no to jest warte więcej niż złoto, bo co z tego, że się bierze urlop tydzień, dwa, czy nawet trzy, a i tak się jest pod telefonem i się wykonuje jakąś tam pracę zdalnie, no bo nie oszukujmy się, ale nawet będąc kierowcą ciężarówki, właścicielem małej firmy transportowej, to też jakąś pracę, jakby na wakacjach też pracę zdalnie wykonywałem. To jest tak naprawdę na okrągło, zresztą mówiłem o tym nieraz. A taki czas świąt to jest super czas. Świat staje w miejscu, wszyscy stają, nikt nie pracuje i naprawdę jest taka wtedy spokojna głowa. Tak jak też mówiłem, że chciałbym kiedyś, żeby nas było na to stać, żeby na przykład z wszystkimi się, tylko to też będzie trudno się dogadać, bo to każdy chce urlop w innym czasie, ale żeby wszyscy mieli urlop w jednym czasie, żeby firma stanęła i wszyscy odpoczywają, no to jest też super, no ale to może to mało realne. Zresztą w sumie, ale może chyba lepiej tak czy siak to te przestoje rozkładać, bo przepraszam, bo wiadomo, że jakiś obrót musi być, prawda? Koszty są cały czas, nie mogę powiedzieć instytucjom finansowym, państwowym, że słuchajcie, my mamy teraz urlop, tak? Dajcie spokój, raty nie płacimy. No nie da rady niestety. Także tak to wygląda. Na ten moment. Dobra. Na dzisiaj kończę. Nie wiem, co tam sobie z tego za odcinek wyjdzie, znowu taki poszarpany, poklejony. Powtórzę się tak na zakończenie. Nie, no to w sumie nie jest zakończenie, bo jutro się jeszcze włączę z pracy. Dobra, do jutra, do Wigilii. Jutro Wigilia, przypominam. No i mamy Wigilię. 8 rano Wigilia. Jeszcze oczywiście w pracy, ale nie w ciężarówce, tylko w pracy dookoła. I jak prawdziwy święty Mikołaj jadę właśnie do marketu szykować paczki dla driverów, bo nie zdążyłem oczywiście. Do marketu i do bankomatu, żeby nie było wątpliwości, żeby tak ktoś tam powiedział, kupił batona i wiecie jak to jest. No, ale co chciałem mówić, no pięknie napadało śniegu, co prawda już jest pół stopnia, już nawet jeden stopień na plusie z tego co widzę i drogi czarne, mokre, ale no sypał śnieg w nocy niesamowicie, z auta zrzucałem no z 20 cm śniegu jak nie lepiej i wczoraj wieczorem to w sumie był pierwszy raz takie się marzenie spełniło, bo zawsze tak aż ten śnieg jakoś tak się składało, że padał w niedzielę wieczorem, gdzie w poniedziałek trzeba było jechać w trasę i się denerwowałem i o chłopaków i o siebie, wiadomo, ale pierwszy raz tak było, że mamy czwartek przed świętami, wszyscy wolne, wszyscy na bazie i można było się cieszyć z tego padającego śniegu i już nawet nie nadchodzących, tylko już będących z nami, powiedzmy. Jezus, ale też powiedziałem po polsku, świętami. Że cieszyć się ze świąt, po prostu cieszyć się ze świąt, po prostu, że już można, patrząc na padający na zewnątrz śnieg, cieszyć się ze świąt i to jest super. No co prawda ta temperatura na plusie troszkę podejrzewam, że sprawi, że do wieczora już tego śniegu nie będzie, no ale nie ma tego złego. Tak czy siak było, tak czy siak jest fajnie, więc wszystko pasuje. Jestem ciekawy, co tam na placu, ile tego śniegu tam napadało, jak ciężarówki mocno zasypane. Już tu kombinuję, żeby trzeba ustawić chyba schody, tą drabinę taką do zrzucania lodu, by trzeba było ustawić przy bramie na poniedziałek, żeby było łatwiej, bo to każdy będzie miał coś do zrzucenia z naczepy. Także tak.
No dobra, jedziemy na plac, zobaczymy co tam na placu się dzieje. No i dobra, na placu jak widać śniegu w opór. Ale myślę, że trzeba być zarobisty bruz ma być, bo patrzyłem po minus 14, minus 15. Więc to raczej nie zdąży stopnieć, robi się tylko taka chlabra, będzie jeszcze gorzej. Bo dzisiaj ma być na plusie, wszystko topnieje, wszystko leci, a potem ma to wszystko, pewnie to wszystko zednie mróz, więc no mam lekkie obawy, że nie wiem, zaraz pójdę chyba tą drabinę uszykować, gdzie ona stoi w ogóle tam. No zapytam się, czy by można było ją tam przestawić. Dobra, idę zobaczyć, czy jest szypa uszykowana i czy piach cały czas jest, kubka piachu w razie W, żeby podsypać pod koła i tyle. Bo ja tam uszykowałem w jednym miejscu, jest szypa w razie W. Tylko soli nie ma, to jest problem. Czy ja bym jeszcze dzisiaj zdążył jechać po sól? No zobaczymy. Dobra, paczki poszykowane. Każdy, o, telefon dzwoni oczywiście. No i na czym to skończyłem, że podejrzewam, że tu będzie może nie bajoro, no ale na pewno ten śnieg będzie się puści. Będzie trochę mokrawo, zetnie mróz. I pewnie będzie trudno wyjechać. O jery. Ale tu pod kołami mają wszyscy sucho, więc każdy ruszy, byleby tylko potem nie stanąć na środku placu. Dobra, idę po rękawice, robimy przegląd Audi. Jeszcze jedną rzecz mam do zrobienia. No i za chwilę kończymy i zmywamy się do domu na święta. Małe zamiany nastąpiły, przepinki na poniedziałek. W sensie pod tą naczepą stoi teraz czerwona, a niebieska weźmie zieloną naczepę na rozładunek rano i potem już dalej robi swoją robotę. No ale co? Na pewno odcinek będzie ze sporym opóźnieniem. Tak czy siak. No nie wypada nie złożyć życzeń, także wszystkiego najlepszego. W nowym roku chyba jeszcze nie, bo będę nagrywał jeszcze, a wszystkiego dobrego na święta. Mam nadzieję, że wszyscy mieliście, co oglądacie na odcinek, mieliście zdrowe i spokojne święta, no bo wstecz raczej się nie da życzyć. W każdym razie wszystkiego co najlepsze.